Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób łączyć działania reklamowe i nie tylko na Facebooku z LinkedInem. Zaczynajmy. Od zawsze i zawsze będę twierdził, że dobrze funkcjonujący marketing to system. System, na który składać musi się. Szereg wzajemnie się uzupełniających działań w różnych kanałach marketingowych. Pewnie słyszałeś o tym nieraz, ale zawsze warto powtórzyć, że opieranie działań marketingowych tylko na jednym kanale, niezależnie od tego, jak bardzo byłby sprzedażowo skuteczny, to potencjalny problem to taki spacer po polu minowym. Póki się udaje chodzić, to wszystko git, ale jak w końcu wdepniesz, to będzie boom. A w co możesz wdepnąć? W zasadzie, co może w ciebie wdepnąć, więc ta cała analogia się w tej chwili posypała. Nieważne. To, co się może stać po prostu, to, że zmienią się reguły gry. A zmieniają się regularnie. Algorytmy obcinają bezpłatne zasięgi. Stawki w poszczególnych ekosystemach reklamowych rosną. Zmieniają się dostępne opcje docierania do grup docelowych, przez co systemy stają się albo prawie, że niesterowalne z zewnątrz, nie wiemy do kogo i dlaczego docieramy, albo nie tak dokładne, jak kiedyś i tak dalej i tak dalej te wszystkie problemy można by mnożyć. Najważniejsze jest natomiast, żeby w odpowiedzi na to próbować działać sensownie i z planem na wielu różnych kanałach jednocześnie, tak żeby one wszystkie razem pracowały na wspólny wynik, żeby wspólnie je z tegoż wyniku rozliczać. I dzisiaj żeby pokazać tak na zasadzie części zamiast całości, jak tego typu współpraca pomiędzy kanałami może zostać ułożona, żeby zwiększyć potencjalnie wynik albo sprawić, żeby twoje targetowanie, docieranie do grupy było po prostu dokładniejsze, to postanowiłem, że podzielę się taktyką, którą podzieliłem się już kiedyś. Podzieliłem się w swojej książce, skuteczna reklama na Linkedinie. Dzisiaj taki ekscerpt z niej właśnie poczynię. I ta konkretna taktyka będzie mówić o tym, jak użyć reklam na Linkedinie, żeby poprawić jakość targetowania w każdym innym kanale reklamowym. I będzie to szczególnie przydatne dla Ciebie, jeżeli jesteś z sektora usługowego, z, jesteś firmą z segmentu B2B. I generalnie targetowanie standardowe na Facebooku nie jest dla Ciebie proste. Czego będziemy potrzebowali, żeby tę taktykę wdrożyć, zanim w ogóle powiem, na czym cały koncept polega? Nie będzie łatwo. Będziemy potrzebowali reklamy na LinkedInie, reklamy na Facebooku, Unikalnego landing page'a albo jakiejś podstrony oraz jakiegoś ciekawego, inspirującego materiału. To są cztery aspekty, które będą od ciebie wymagane. I teraz, na czym ta taktyka polega i do czego jest potrzebna? Załóżmy na potrzebę dyskusji, że jesteś firmą z segmentu B2B. I być może za tobą już jakieś próby reklamowania się na Facebooku. Najczęściej są to próby nieudane, ponieważ Facebook nie jest wdzięcznym narzędziem. Do kierowania reklam na rynku B2B i można próbować kopać się z konia, zmieniać coraz to inne zainteresowania i tym podobne. Facebook ma ich całą masę. Właściciele małych firm, sektor małych i średnich przedsiębiorstw, jednoosobowa działalność gospodarcza, cytuję z pamięci chociażby wybranych kilka. I w teorii one wszystkie powinny być wystarczająco dokładne, żeby do przedsiębiorców pozwolić dotrzeć. W praktyce jednak, jeżeli znasz mechanikę zainteresowań, to wiesz, że pod tak zwanym zainteresowaniem ląduje wiele osób, które mają, mówiąc delikatnie, luźny stosunek z tematem, którego dane zainteresowanie dotyczy. To oznacza, że chcielibyśmy mieć dokładnie, a dokładnie nie mamy. Natomiast jest jeden system reklamowy, który ma najdokładniejsze targetowanie na planecie i idealne dla wszystkich tych, którzy kierują swoje reklamy do dowolnej grupy zawodowej. Czy będą to architekci, czy przedsiębiorcy, czy specjaliści od dowolnego tematu. I tym systemem reklamowym jest właśnie LinkedIn. LinkedIn, wokół którego narosło przez lata mnóstwo mitów, że jest drogi, nieefektywny, nieskuteczny i tym podobne. I może Cię to zaskoczy, a może nie, ale większość kampanii reklamowych na LinkedInie rzeczywiście jest nieskuteczna z powodów wymienionych wcześniej. Publika Linkedinowa, która nie loguje się równie często na ten portal, jest trochę bardziej wybredna, jeżeli chodzi o reklamy, które klika. Nie w każdym segmencie czy sektorze reaguje dobrze na taką reklamę bezpośrednią. Weź pan, wejdź i z oferty skorzystaj, zapisz się na coś i tym podobne. Mamy więc sytuację, w której wyobraź sobie, że działasz w dwóch kanałach reklamowych jednocześnie. Próbujesz coś tam zrobić na LinkedInie, sprzedać bezpośrednio i nie działa, i coś tam sprzedać na Facebooku bezpośrednio, dotrzeć do ludzi i nawet się nie udaje. Wobec tego może spróbujmy podejść do tego inaczej. I cała mechanika takiego mini-lejka marketingowego, który Tobie w tym odcinku chciałbym zaproponować, wychodzi z następującego założenia. Co by było, gdyby dało się bardzo dokładnie dotrzeć na Facebooku do osób z konkretnych stanowisk zawodowych? W teorii ponownie taka funkcja jest. Jeżeli znasz meandry panelu reklamowego Facebooka, a czego od Ciebie nie oczekuję, to wiesz, że jest taka zakładka jak dane demograficzne i tam można kierować reklamy na osoby na konkretnych stanowiskach zawodowych. Niektórzy czasami łapią się na korzystanie z tej funkcji, a ja do niej stanowczo zniechęcam. Opiera się ona bowiem na informacjach, które ktoś sam w swoim panelu wprowadza, a ja jutro mogę sobie wpisać, że jestem właścicielem Tesli albo NVIDII, teraz akcje chyba stoją lepiej. I co z tego? Nikt tego nie kontroluje. Na takim LinkedInie z kolei też nikt tego chyba nie kontroluje. Łatwiej wpaść, jeżeli się pod kogoś podszywamy, to na pewno. Ale po prostu LinkedIn ma tę specyfikę, że ludzie jednak wpisują tam swoją właściwą karierę zawodową. Te same osoby, które na Facebooku albo będą funkcjonowały pod fałszywym kontem, albo się nie przyznają, gdzie pracują, więc ta rubryka będzie pusta. Co za tym idzie, byłyby. Nietargetowalne, jeżeli takie słowo moglibyśmy do życia powołać, bo chyba go nie ma, na LinkedInie będą miały wpisane kim są, gdzie pracują i od jak dawna. Musimy więc znaleźć metodę, żeby te dwa działania połączyć i możemy to zrobić. Pomyśl o tym bowiem w ten sposób. Jeżeli na LinkedInie reklama bezpośrednia jest mało skuteczna, to być może powinniśmy potraktować ten kanał jako początek lejka marketingowego. Miejsce, którego użyjemy żeby dotrzeć do właściwych osób ze stuprocentową skutecznością. Z kolei natomiast, jeżeli ludzie siedzą częściej na Facebooku, Instagramie, generalnie w ekosystemie meta i za mniejsze pieniądze, rzeczywiście mniejsze, można do nich tam wielokrotnie docierać i wówczas już z mniej lub bardziej bezpośrednim komunikatem, to może potraktujemy to jako drugi etap lejka pod warunkiem, że uda nam się właśnie stargetować tę właściwą grupę, co zazwyczaj jest właśnie przeszkodą nie do pokonania. I możemy to zrobić pod warunkiem, że zrobimy jedną rzecz. Najpierw wydobędziemy ludzi z Linkedina, a później tym samym ludziom pokażemy reklamę na Facebooku. I pojawia się logiczne w tym momencie pytanie, jak to zrobić. Jak być może pamiętasz, jeszcze te kilka minut wcześniej na początku tego odcinka powiedziałem, że będziemy potrzebowali atrakcyjnego dla grupy docelowej materiału i landing page'a. Skupmy się na początek na tym drugim. Prawdopodobnie na twojej stronie internetowej są wszelkie maści, kody różnych narzędzi marketingowych, w tym kody śledzące. Jeżeli nie, to na moim kanale jest cały odcinek o tym, co powinno się zawierać na stronie i jaka jest rola kodów śledzących i zachęcam cię, żeby go obejrzeć, a następnie wdrożyć rzeczy tam zawarte. Takim absolutnym minimum jest kod Facebooka, tzw. Tak pixel Facebooka oraz kody Googleowe, Google Analytics, oczywiście do mierzenia ruchu na stronie, oraz po prostu kody Googlea, które też pozwalają uruchamiać reklamy. Wszystkie te kody służą z jednej strony mierzeniu, zbieraniu danych, a z drugiej strony remarketingowi, właśnie, żeby móc docierać do osób, które na Twojej stronie były. I cała nasza taktyka zahacza o to, żeby uruchomić reklamę na LinkedInie, skierować ich na konkretną stronę internetową, a następnie do tych ludzi, którzy na tej stronie byli, przekierować reklamę na Facebooku. Szkopuł w tym, że nie może to być po prostu. Twoja strona internetowa. Dlaczego? Ponieważ, jeżeli odpalimy reklamę na LinkedInie na konkretną grupę zawodową i uda, udałoby nam się przekierować tych ludzi na Twoją stronę, to oni się rozmyją wśród wszystkich innych ją odwiedzających. A im więcej takich ludzi masz, no tym gorzej dla naszej akcji. Na Twoją stronę ludzie mogą wejść z Google'a, przepisać adres z billboardu, bądź baneru na płocie itd. A nie tylko z tego jednego celowanego źródła, którego chciałbyś bądź chciałabyś do tej akcji użyć. Dlatego pierwszym wa warunkiem, jak to się ładnie mówi, Sine qua non naszej akcji jest stworzenie dedykowanej podstrony albo landing page'a, na której będą wszystkie Twoje kody śledzące. Standardowo, jeżeli będzie to podstrona, to oczywiście są. Jeżeli nie, to po prostu trzeba będzie je tam wgrać. Ale ma to być strona, do której nie da się normalnie wejść. Jeżeli będzie to podstrona, to nie może być w menu. Nie może być nigdzie opublikowana, ma być niewidoczna. Jeżeli będzie to landing page o konkretnym adresie, to najlepiej żeby był całkowicie wyindeksowany z Google'a. Da się to zrobić i oczywiście nie można nigdzie z innego miejsca niż konkretny link na niego wejść. Dlaczego? Dlatego, że wówczas na tej stronie będzie można się znaleźć w tylko jeden sposób, pod warunkiem, że damy ten konkretny link jakiejś osobie. I pewnie domyślasz się, do czego cały patent zmierza. Naszym krokiem numer dwa jest wówczas uruchomienie reklamy na LinkedInie, która będzie na tę konkretną stronę kierować. I taka reklama, bo tak działa LinkedIn, może wówczas być kierowana. Na bardzo dokładną grupę docelową, na przykład osoby na konkretnych stanowiskach zawodowych. Dajmy na to, że będą to właściciele sklepów internetowych z jakiejś branży, bo to jest grupa, do której chciałbyś dotrzeć, czy taki case my kiedyś mieliśmy architekci, właściciele biur projektowych i tym podobne. Przekierowujesz tych ludzi na tę stronę i masz wówczas stuprocentową pewność co do jednej rzeczy że każda osoba poza tobą oczywiście i twoim zespołem, która na tej stronie bądź pod stronie była, jest architektem, właścicielem biura projektowego czy właścicielem sklepu internetowego, jakąkolwiek grupę docelową wybierzesz. Osoby które na tę stronę wejdą. Następnie będziemy retargetować, remarketingować, a po ludzku mówiąc, docierać do nich ponownie z reklamą w każdym innym kanale. Bo na to, jeżeli być może tej mechaniki nie znasz, to pokrótce ją Przybliża, pozwalają właśnie kody śledzące. Jeżeli przekierujesz osobę, która była na LinkedInie, na swoją stronę i na tej stronie jest Twój pixel Facebooka, kod Google'a i tym podobne, to jeżeli tylko ta osoba ma konto na Facebooku, Gmaila, Instagramie, Messengerze i tak dalej, to system ją zidentyfikuje. Oczywiście nie powie ci, kto to konkretnie był i z którego z tych sklepów bądź biur projektowych. Tak dobrze nie ma, natomiast. To, co będziesz mógł bądź będziesz mogła wówczas zrobić, to uruchomić ponownie reklamę do tych ludzi właśnie w pozostałych kanałach marketingowych. I od tej pory, ilekroć ta osoba wejdzie sobie na jakieś One, WP czy gdziekolwiek, to możesz ścigać ją swoimi banerami. Jak będzie na Facebooku, Instagramie, Messengerze, to również możesz kierować do niej filmy, reklamy zachęcające bezpośrednio bądź pośrednio do skorzystania z Twojej oferty. Oczywiście. Dałoby się to być może zrobić również dużo prościej, po prostu bezpośrednio uruchamiając reklamy na samym Facebooku, ale ta grupa nie byłaby wówczas aż tak dokładna i nie miałbyś bądź nie miałabyś stuprocentowej pewności, że są to na pewno właściwe osoby. A jeżeli taki manewr przeprowadzisz, to taką pewność wówczas masz. Jest jeszcze jeden element, który do tej pory pominąłem, a który dla powodzenia całej akcji jest kluczowy: żeby ktoś na LinkedInie Zobaczywszy reklamę, chciał w nią kliknąć, to ona musi być naprawdę atrakcyjna. Na LinkedInie jest, nazwijmy to tak brzydko, krem de la creme populacji, różne osoby, jest ich dużo mniej niż na Facebooku i dużo mniej chętnie, jak już powiedzieliśmy, w reklamę klikają. W reklamę bezpośrednią to jest zwłaszcza. Natomiast nasz manewr, ponieważ nie jest nastawiony na bezpośrednie i błyskawiczne generowanie leadów czy sprzedaży, takim wezwaniem do działania być nie musi. Zamiast tego możemy tym ludziom przekierować. Po prostu jakąś atrakcyjną treść. Doskonale pewnie wiesz, bo sam też ciągle o tym w odcinkach mówię, że współczesny marketing stoi na dwóch filarach: płatnych reklamach, żeby mieć dotarcie, i atrakcyjnych treściach, żeby właściwe osoby chciały je klikać i przeglądasz, bo na koniec dnia jesteś tym, co klikasz. I jak coś klikasz, to sam się przyznajesz, że jesteś z takiej grupy docelowej. Załóżmy, że chcielibyśmy dotrzeć do osób, które mogą potencjalnie inwestować w nieruchomości. Więc szykujemy dla nich kalkulator rentowności for, różnych form inwestycji w nieruchomości. I zamiast zachęcać do konkretnego apart hotelu czy czegokolwiek nad morzem, to pozwalamy im to porównać. Ponieważ nie jest to żadne bezpośrednie wezwanie do działania, to taki materiał łatwiej kliknąć. Bo dla nas po stronie LinkedIn'owej nie jest ważne, w co ten człowiek kliknie. To, co konkretnie będzie na tej podstronie. Choć oczywiście może to być i powiązane z tobą, i ciekawe, i tak dalej. Najważniejsze jest, kto jest tam stargetowany. Więc musimy znaleźć materiał, i to będzie zadanie po Twojej stronie: zadanie domowe po tym odcinku. Jeżeli tę taktykę będziesz chciał chciała wdrożyć, materiał, który ta grupa będzie chciała kliknąć. Jeżeli dobrze prowadzić działania marketingowe i tworzysz tak zwane magnesy na Lidy, mam o nich również osobny odcinek, tam możesz znaleźć szereg inspiracji, to nie będzie problemem wymyślenie tego, co na takiej stronie umieścić. I kiedy będziesz mieć już ten materiał umieszczać go na takim landing page'u i pozostaje odpalić reklamę na LinkedIn'ie. To, co jest istotne, a pewno jednym, a przynajmniej jest jednym z istotniejszych elementów, to, że taka reklama będzie dużo, wówczas dużo tańsza. Co innego bowiem, zachęcić kogoś do kliknięcia w reklamę bezpośrednią, co zawsze jest droższe, a co innego zachęcić go do zaangażowania się, jak to się ładnie zwykło mówić, pod atrakcyjnym materiałem. A każda z tych osób, która kliknie na LinkedIn'ie, od tej pory zacznie już potem widzieć Twoje reklamy na wszystkich innych mediach i tak właśnie tworzy się bardzo prosty lejek marketingowy bądź pewną sekwencję marketingową, w której jeden kanał jest potraktowany jako dotarcie do właściwej grupy, jej przefiltrowanie, doprecyzowanie, a drugi kanał przejmuje już rolę tego, który wówczas mając tę paczkę ludzi na wstępie może już im coś zaoferować bądź próbować wyprowadzić na jeszcze inne działania marketingowe, które być może również w swoich działaniach po prostu przewidziałeś bądź prowadzisz. Jeżeli interesuje Cię, jak dokładnie klika się tego typu reklamę, na przykład na LinkedInie, to każda osoba, która zapisze się w linka pod tym materiałem, dostanie ode mnie taką wideo instrukcję, gdzie po kolei trzeba kliknąć, żeby taką właśnie kampanię ustawić. Więc gorąco zachęcam do dołączenia do mojego newslettera. Jest tam już przeszło 40 tysięcy ludzi takich jak ty, które raz na tydzień dostają ode mnie kolejny film i różnego rodzaju inne materiały marketingowe. Więc a co czekasz, ewentualnie na koniec odcinka, a tuż po nim, po prostu zapisz się do tego newslettera, jeżeli jeszcze cię tam nie ma. A na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że tego typu taktyka będzie dla Ciebie inspirująca, interesująca, a co najważniejsze, skuteczna. Daj proszę znać, bo cały czas eksperymentuję z różnymi formatami filmów, odcinków. Co o nim sądzisz? Czy robić właśnie więcej takich ogólnych odcinków, bardziej refleksyjnych, które też się na tym kanale zdarzają? Czy skupić się na tego typu prostych poradach, jak coś gdzieś usprawnić? A może jedno i drugie? Im więcej mi powiesz, tym ja będę w stanie tworzyć bardziej wartościowe dla Ciebie treści. Ale dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia, bądź zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć. Dobra, ja jestem Reddy, a Wy? Ja też. To pięknie, czyli już mogę. Super chłopaki, na? Raz, dwa, trzy. O, to była ta słynna synchronizacja dźwięku. Fantastycznie wyszło z echa.